Spis rzeczy, które z pewnością będą absolutnie niepotrzebne, został zrobiony. Można zatem się spakować i z trudem upchnąć wszystko w aucie. Potem wrzutka rowerów na hak. I wyrywamy autostradą prosto na południe. Po 8 godzinach wita nas wioska Stępina. A tu unikalny schron kolejowy dla jednego z pancernych pociągów Hitlera. Penetrujemy lekko zalane korytarze. I niemal 400-metrowy tunel z żelbetowymi ścianami grubości ponad 2 metrów. Następny stopik, cerkiew w Węglówce. Z potężnym 600-letnim dębem. I grobem admirała Nelsona, który jednak nie był słynnym dowódcą floty brytyjskiej, tylko miejscowym poszukiwaczem oleju skalnego, czyli ropy naftowej. My też pojechaliśmy na uwieńczone sukcesem poszukiwania. Niestety, polski Kuwait okazał się nieczynny. Można za to było swobodnie spróbować surowej ropy. Fuj, niedobre. Aż tu nagle z oddali zobaczyliśmy działający szybik. Kiwon kłaniał się nam niespiesznie, pompując ropę gdzieś do zbiornika. Kawałek dalej były stare stanowiska, z kieratem napędzającym od razu 3 szyby. Naftowa ekspertka objaśniła zasadę działania kieratu i kiwona. Ciekawostkę stanowiły drewniane pieńki, będące łożyskami cięgieł. Kolejny przystanek, rezerwat Przątki. Trzeba nieco się wspiąć po podstawiających nogę korzeniach. Ale w nagrodę czekają widoki fantazyjnych kształtów skalnych ostańców. Skikamy jeszcze do pobliskiego odrzykonia, natchnienia Aleksandra Fredry do napisania Zemsty. Wnętrze ruin zamku kamienie co omijamy, bo już tu byliśmy. Ale próbujemy dostać się na zamknięty dla turystów zamek Wysoki. Niestety, pomimo obejścia murów dookoła, nie udało się zdobyć zamku. Trzeba by jeszcze trochę podrosnąć. Za to udało się znaleźć starutką chatkę ze strzechą porośniętą mchem. I tak kończymy dzień, gnając do Sanoka przy zachodzącym słońcu. Opuszczamy nasz nocleg. I przez uroczy sanocki rynek szorujemy na deptak. Aby przywitać się ze starym kumplem, dzielnym wojakiem Szwejkiem. Obowiązkowe złapanie za nos na szczęście. Po wytarciu ręki z wojakowych smarków, idziemy do Muzeum Historycznego. Obszerna wystawa ikon. Ale zdecydowanie mniej interesująca niż ta multimedialna w Supraślu. Ale przecież my przyszliśmy tu dla Beksińskiego. Coś absolutnie fantastycznego. Teraz wiem, skąd George Lucas wziął pomysł na maskę Lorda Vadera.
otworzone mieszkanie malarza. I szczególnie mi bliskie obrazy komputerowe. A na koniec wisienka na torcie. Interaktywny pokaz, inspirowany obrazami Beksińskiego. Gosia nagrała obraz z monitora. Ale wizja w goglach 3D była tak realna, że niemal czuło się ciepło palących się ognisk. Jedziemy na drugą stronę Sanu do parku etnograficznego. I za 50 złocińszów zaprzyjaźniamy się z lokalnym przewodnikiem. Na początek replika XIX-wiecznego galicyjskiego miasteczka. Odwiedzamy więc krawcową, posuwającą na terkoczącym zingerze. Brudkę można przystrzyc u fryzjera. Zegarmistrz Heller co prawda nie wymieni baterii w zegarku, ale za to naprawi sprężynę w budziku. A stolarz na poczekaniu wystruga wariata. Kolczyk w nosie można zainstalować u egzaminowanego podkuwacza koni. I zaraz uwiecznić się u fotografa. Na końcu rynku jest sklep kolonialny. Koniecznie więc trzeba wstąpić i zaordynować butle okowity. Po której przyda się Alka-Seltzer z galicyjskiej apteki. Opuszczamy rynek i zagłębiamy się w królestwo dawnych bojków, błęków, pogórzan i dolinian. Dobrze położona strzecha z ówczesnej słomy mogła wytrzymać nawet i do 40 lat. Okazała łemkowska cerkiew ze skromnym wyposażeniem. Za to z piękną polichromią. I z innymi, czarownymi elementami. Hehe, obiad mam jak w banku. Zaletą sztamy z przewodnikiem jest możliwość wchodzenia do zamkniętych chałup. A rodziny były wielodzietne, liczące nawet niekiedy po kilkanaście osób. Zaglądania w garnki. I zmielenia sobie trochę żyta na mąkę. Działa! A co tam, gospodarzu, chowacie przed gośćmi? Na koniec jesteśmy z wizytą u mości Olszewskiego, w jego dworku, tak jakoś M11. Opuszczamy ten naprawdę arcyciekawy skansen, żegnani przez fikuśne płotki i typowo polskie wierzby. I gnamy do Załuża. Krótka wspinaczka doprowadza na szczyt góry Sobień. Z solidnych murów zamku wojska węgierskie nie zostawiły zbyt wiele. Nie mogły tylko zniszczyć pięknego widoku, leniwie płynącego w dole Sanu. Czas jeszcze młody, zatem tniemy do Zagórza i wchodzimy w bramę monumentalnych ruin klasztoru. Nieźle zachowane kamienno-ceglane mury. Chociaż stresuje nas tablica ostrzegawcza. Wchodzimy więc bardzo ostrożnie. No nie ma strachu, nasi tu już byli. Ojczulkowie wybudowali sobie całkiem spory kompleksik. Szkoda, że wszystko niszczyje. Jest wejście na resztki ośmiobocznej wieży. Widać, że przyroda nieubłaganie pochłania mury. A my nieubłaganie pochłaniamy kolejne kilometry, gnając do Szczawnego. Odprowadzani przez słonecznikowe oczka, docieramy do cerkwi. I znowu jako dzieci szczęścia, mamy fart. Cerkiew nie tylko otwarta, ale w środku jej opiekunka. Fantastycznie opowiada o prawosławnych zwyczajach. Tak więc już wiemy, co to jest ołtarz, presto, carskie wrota, ręczniki. I dlaczego prawosławny krzyż ma jedno ramię ukośne?
Idziemy za ciosem i skikamy do Turzańska, gdzie czeka na nas cierpliwie uprzedzony telefonicznie opiekun. Niestety fart nas opuścił. Tu tylko fotki z zewnątrz, bo w środku nie wolno. A cerkiew piękna. W dodatku zaczęło padać. Jedziemy do Komańczy z małą misją. Zostawiamy dla miejscowej biblioteki książki i albumy. I już po paru dniach pojawia się nowy wpis na stronie szkoły. I już naprawdę ostatni punkcik. Cerkiew w Radoszycach. Ot, zwyczajna, ale ma piękną parawanową dzwonnicę. Dzionek finiszuje, w przeciwieństwie do deszczu. Już po cimoku docieramy do Cisnej. Pocieszamy się bieszczadowym, piekielnie czarnym i komfortowym łóżkiem w pensjonacie u Karnasów. Pierwsza wycieczka nie będzie długa. Za to mocno terenowa, bo kawał drogi pojedziemy stromym szlakiem pieszym, po kamulcach. Rowery na start. Prolog asfalcikiem. Hehe, puszki mają tu zakaz ruchu. Początek na luziku. Upał nienachalny, ale Gosia prowokuje słonko czarnymi blasami. Cały czas mocno pod górę. Dość stromo, ale naładowane ekobajki rwą do przodu, niczym kulik z piosenki Skaldów. No mała, dawaj! I niebawem osiągamy przełęcz Żebrak. Teraz pieszym szlakiem na Chryszczatą, jeden z najdzikszych zakątków Bieszczad. Gra wstępna dość lajtowa. Zgubić się nie można, bo GPS prowadzi za oponkę. Ścieżka kręci wśród oceanu zieloności. Są nawet krótkie odcinki z górki. Zatem dziarsko posuwamy do przodu. Ale stopniowo zaczynają się schody. A korzeniowa hydra podnosi głowę. Pojawiają się bezimienne groby żołnierzy z pierwszej wojny. Ale mam nadzieję, że nie polegniemy na tym szlaku. Krakra, no i wykrakałem. Na szczęście nie było pokrzyw. Za to Gosia gdzieś się zgubiła. Jesteśmy na 920 metrów, tak GPS pokazuje. No do Chryszczatej jeszcze jest 80 metrów, także większość przewyższenia mamy już za sobą. No i kręcimy dalej. Hehe, kręcimy dalej, optymista. Głównie to pchamy dalej. A i to nie zawsze wychodzi do przodu. I jak jest? Ciepło. Ciepło? O, ciepło jest na pewno. Po otarciu potu z czółka, gaz do dechy. Ostatnie metry, dawaj! Jeszcze trochę, zaraz będę. Dojadę. Nie przejedźmy operatora. Veni, vidi, vici. Chryszczata zdobyta. A po drodze nikoguśko. GPS dodaje nawet parę metrów wysokości. Parkujemy bajki pod tajemniczym obeliskiem. No chodź, mam kacanapki. Reperujemy zatem nadwątlone kamulcami siły. Jeszcze po łyku trucizny z Atlanty, dla niepoznaki w butelce po muszyniance. I ostatni akt, ślady dla potomności. Zaczynamy zjazd. Początek, bułka z masłem. Ale potem ścieżka przeszła na dietę odchudzającą. I kolejny wojenny cmentarzyk.
znaczy zapowiedź, że walka będzie ciężka. Trzeba zatem dopiąć kask. I rzeczywiście, lekko nie jest. A miało już być płasko i prosto. A tu dróżka, jak metr sznurka w kieszeni. Bezlitosna grawitacja ciągnie w dół. Ale i tak chce się zawołać, Egon, klawo jak cholera. Fajnie było. Na próbie przeniesienia roweru nad zwałką, poległem sromotnie. No to dookoła. Docieramy do rezerwatu. Jeziorka Duszatyńskie rzeczywiście wyglądają uroczo. A na kamieniu słowa naszego papieża. Nie zapomnę nigdy tych jeziorek, jakby dwie cysterny niezgłębionego snu. I już otarliśmy pot z czoła, ale Bieszczady jeszcze nie odpuszczają. Mokre skarpetki, plus kamyczki, to nie jest dobry zestaw. W końcu jednak mamy twardą ścieżkę. I 100% lasu. Aż ciekawa ta trasa. Urazmaicona. No i radocha wielka, jak z szóstki w Totka. Jak było? Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Ale lekko ekstremalnie, co? Nie. Mocno jesteś zmęczona? Nie, tylko troszeczkę. Ale mi się to podoba. A gdzie jest paluszek do góry? O! Dojeżdżamy do Duszatyna. Z bazy ludzi umarłych nie zostało zbyt wiele. Zatem gnamy do przełomu rzeki Osławy. Krzaczory porosły zbocza. No to w górę po osuwisku. I fotka na mostek kolejki wąskotorowej. Tudzież na szeroko uśmiechową Gosię. Przed nami kilka takich oto brodów. Zabawa na 102. No nie mogłem jechać dalej i musiałem pstryknąć fotkę bajkowi w pięknych okolicznościach bieszczadzkiej przyrody. Kosztem dość długiego pedałowania wspinamy się na zbocza Kiczery. Pod lasem przycupnęło trawiaste lotnisko. Nie za duże, ale pas startowy jak się patrzy. Łącznie z rękawem, z nosem na kwintę, bo samolotów chwilowo brak. Jest też najwyżej w Polsce położone, lokum dla pilotów. Z nastrojowym wnętrzem. A właściciel najwyraźniej ma radosną duszę. Schronisko podzieliło się z nami górskim powietrzem i porcją pierogów, po których konieczna była drobna poziomka. No ale cienie robią się już długie, więc bye bye Smolniku. Jeszcze chwila zadumy, ostatni rzut oka na przełęcz Łupkowską. I czas popedałować przez wioskowe klimaty. Zjeżdżamy w boczną ścieżkę. I przez zapomniany przejazd kolejki docieramy na przydrożny cmentarz. Jest takich w Bieszczadach mnóstwo. Relikty przeszłości, opuszczone i zarośnięte. Świadectwo minionych czasów i często jedyna pamiątka po licznych niegdyś bieszczadzkich wsiach. Przed wojną był to jeden z bardziej zaludnionych rejonów Polski. Za cmentarzem odkrywamy dawny nasyp kolejki i wysoki kamienny wiadukt nad rzeczką. To już 10 godzina kręcenia. Należy więc się jakiś doping. Wygląda na lekko sfatygowane, ale nie wybrzydzajmy. Oho, cienie długie jak obrady Sejmu. Ale w końcu dojeżdżamy do auta.
To jednak nie koniec na dzisiaj. Natrafiamy jeszcze na czynny wypał węgla drzewnego i fantastycznego pana węglarza, który objaśnia tajniki rozpalania, kontrolowania dopływu powietrza i obserwacji dymu unoszącego się z kominków. Na drugi dzień się patrzy na tę lupę, jak zaczyna gdzieś żar spadać. I tu się zakłada kominek. Czyli tu jest taka dziura. Tu się zakłada kominek. Aha. Tu się robi palnisko, o te takie niedopałki się aha wkłada tam, żeby aha było dobrze odpalić. Żegnamy dymiące retorty i gnamy już prosto do Siekierzady. Wnętrze klimatyczne, z dominacją piersiastych diablic. A łańcuchów starczyłoby na opasanie opon 16-kołowca. Studiujemy diabelskie menu, popijając bies i czadowe piwko. W kuchni dochodzą nasze bieszczackie placki, a my czytamy siekierzadowe opowieści. I finał pięknego dnia. Niestety, nie dałem rady zjeść wszystkiego. Po wczorajszych szaleństwach terenowych, dzisiaj krótka traska dla emerytów. Chociaż i tak profil drogi przypomina nieco wykres EKG. Na początek, asfalcikowy luzik. Oczywiście w wydaniu bieszczackim, czyli co jakiś czas trzeba piłować mocno pod górkę. Za to w dół, o mały figiela straciłbym resztki włosów. Na liczniku było 63,5. Tak się fajniście gnało, że przegapiłem zjazd. Ale GPS jest na służbie. Zawróć, zawróć. Zawracamy. Jeżeli to tylko możliwe. Okej, zawracamy. I skręcamy na silne wiry. Oczywiście zakaz ruchu. Ale dwóch kółek to nie dotyczy, więc Gosia rwie do przodu jak nakręcona. No nie sposób dognać. Ale łaskawie przystanęła. Dziękuję, że na mnie zaczekałaś. Dojeżdżamy. Rezerwat Sine Wiry. Ekobajki przytuliły się do solidnej kłody. A my schodzimy nad rzekę. Wetlina przeciska się tu pomiędzy kamiennymi progami. No wiry to jakieś porażające nie są. No być może sine. Ale szum rzeki i piękny krajobraz sprawiają, że miejsce jest wielkiej urody. Pedałujemy dalej kamienistą ścieżką, u stóp osypującej się bukowinki. Z bocznych dróżek wypełzają mechaniczne potwory. Z kołami oplecionymi niczym baleron łańcuchami. Spylamy więc żwawo. I już po chwili mamy ścieżkę widokową. Perpedes nad rzeczkę. Wody w wetlinie tyle, co rozumku u kubusia puchatka. Chociaż z perspektywy żaby, wygląda to całkiem dobrze. Trochę ochłody dla łysinki. I idziemy dalej wzdłuż rzeki. Pojawia się skała żotyńska. To jest oczywiście miś. Przepraszam, skała, na miarę bieszczackich możliwości. Ale i tak jest pięknie. Kręcimy dziarsko dalej. Po paru kilometrach, nieistniejąca już dzisiaj wieś Zawój. Nie zostało prawie nic po Ukraińcach, Polakach i Żydach, żyjących tu zgodnie przez kilkaset lat. Historię przypomina ciekawa tablica, po polsku i ukraińsku. Szukamy śladów po ludziach, których życie tragicznie zmieniła wiosna 47 roku. Gdzieś wzdłuż tej dróżki stały kiedyś zawojskie chaty. Spalona wieś nigdy się nie odrodziła i zostały tylko wysokie rudbekie, chaszcze i wielkie łopiany. Ale nie. Odnajdujemy drogowskaz do cerkwi. Wąska ścieżka prowadzi ostro pod górę. Zastanawiam się, jak tu śmigały nam się starowinki ze wsi. Ale w końcu dowlepliśmy się na szczyt. Tu również tablica z cerkiewną historią. Pozostała po niej tylko kamienna podmurówka i podstawa ołtarza. Za to lipy sędziwe i wielkie jak gołota.
Wśród szumu ich liści, snem wiecznym odpoczywa rodzina Fidyrko. I Pelagia Szczerba. Przeżyła okupację, aby zginąć od kul już po wojnie. Może z racji zadumy nad ludzkimi losami, suniemy niespiesznie szutrówką na południe. Aż tu na drodze staje nam taka tablica. No nie możemy tego ominąć. Przedzieramy się zarośniętą ścieżką. Tłumów dzikich nie ma. Może z racji tego ostrzeżenia. I okolicznych krzaków, najeżonych lornetkami leśników. Ale chyba jednak jesteśmy upoważnieni, bo żaden na nas nie wyskoczył. Więc włazimy po drabinie. A z góry piękna panorama na tarasowe łąki. Spadamy z ambonki i gładziutkim jak pupka niemowlaka asfaltem popylamy do dawnej wsi Łuch. To kolejne miejsce wymazane z mapy. Zostały tylko drzewa i cerkwisko na wzgórzu ze starym przedwojennym krzyżem. Smutna jest ta historia Bieszczad, miejsca tak pięknego i zarazem tak tragicznego. Wracamy do rowerów. Gładki do tej pory asfalt zmienił się w powierzchnię księżyca, ale opony szwalbe dają radę. Skręcamy do schroniska Jaworzec. I solidnym mostem przejeżdżamy rzekę Wetlinę. Niby zasuwaj jak żółw na urlopie, ale w zakolach potrafi ukręcić taki fajny piankowy torcik. Łagodnie pniemy się twardą ścieżką, z widokiem na szczycik Kiczery. Z duszą na ramieniu przemykamy pod okiem kamer. Koło strategicznego obiektu wagi państwowej. Jeszcze tylko ostatni stromy podjazd. I jesteśmy pod Bacówką. Dzielna rowerowa ekipa zostaje nagrodzona parującą herbatką i kacanapkami. Spod schroniska zjeżdżamy na łąki dawnej wsi. I dalej błotnistą drogą, do Brodu przez rzekę. Oj, nie żyło się lekko mieszkańcom Jaworca. Ale z drugiej strony pewnie byli szczęśliwi, bez komórek i telewizji. Zachowało się jeszcze parę pozostałości po dawnych domostwach. Odnajdujemy stare piwnice. Sklepienia wyglądają solidnie, wchodzimy więc pomimo braku właściwego kasku. Wokół leżą pordzewiałe resztki jakichś narzędzi. Relikt bojkowskiej chaty, chociaż mam wrażenie, że część to rekonstrukcja. Na niewielkim wzgórzu cerkwisko z krzyżem cholerycznym wystającym z jakiejś dziwnej puszki. I zagadkowe odrzwia, zamocowane pośrodku niczego. Wracamy do drogi i natrafiamy na krzyż upamiętniający zniesienie pańszczyzny. Jestem wielce zaskoczony. Wydawało mi się, że to jakieś odległe czasy, a to było zaledwie 170 lat temu. Wielki ukłon dla tych, którzy ocalają od zapomnienia to, co zostało po ludziach żyjących tu jeszcze tak niedawno. Teraz pniemy już nudnym asfaltem na Kalnicę. I dalej na przełęcz Przysłup. Tu kończy bieg słynna bieszczadzka kolejka. A my kończymy rowerowe zmagania Wiśniowym Plackiem. Słońce nieubłaganie opada, niczym jesienne liście. Razem z temperaturą, czas więc na kurteczkę. Teraz pozostał już tylko mały skik. I dojeżdżamy do Cisnej. Koniec. O nie, to jeszcze nie koniec. Dziś nocne niebo będzie czyste jak kryształ. Zatem zabieramy ciepłe kurtki i czapki, w autko i jazda do Dwernika. Czeka nas astronomiczna uczta w Dolistowiu, w parku Gwiezdnego Nieba. Teraz nie jest jeszcze zupełnie ciemno, bo świeci księżyc. Przez teleskop obserwujemy jego ospowatą twarz. O, przeleciał pan Twardowski. Księżyc powoli zachodzi, w tle czarnych jak smoła świerków.
Paweł przygotował pokaz o zanieczyszczeniu nieba sztucznym światłem. Bieszczady to jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie występuje prawdziwie ciemne niebo. W Warszawie pewnie nie widać żadnej gwiazdy, w Koziej Wólce może 200, a tutaj ponad 7000. Potem było o gwiazdozbiorach i galaktykach. I obserwacje Saturna, Jowisza, Mgławic, gromady Plejad, podwójnej gwiazdy Albireo. Była też błękitna Wega w gwiazdozbiorze Lutni, która za 10 000 lat stanie się gwiazdą polarną. A te srebrne ruchome punkciki, to satelity. Wydaje się, że wystarczy wyciągnąć rękę i będzie można połaskotać Drogę Mleczną. Było absolutnie cudownie. Skończyliśmy o 2:00. W drodze powrotnej na szosie Wielki Jeleń. Kilka lisków. Oślepiona światłami sarenka. I takie coś dużego i ciemnego, co znikło szybko w przydrożnych krzaczorach. Na trzeci dzionek trasa średnia. Chociaż jeden odcinek ma być trudny. Upałów to dzisiaj nie ma. Zimna noc zostawiła na trawie mieniące się kulki rosy. Ale my serca mamy gorące, chociaż kurteczka jest wskazana. Cupnęliśmy sobie przy kapliczce. Może blask światłości ogrzeje zmarznięte dłonie. Docieramy do Lisznej. Leśny zwierzyniec. Zgodnie z instrukcją, pobieramy kubek z ziarnami kukurydzy. Cmok cmok, taś taś, cip cip, jakoś to nie działa. Dopiero potrząśnięcie kubkiem z kukurydzą ożywia Daniela. Ach, te zmysłowe wielkie oczy. No i też macie się czym zachwycać. Ja to dopiero jestem piękna. Koza kameruńska też jest tego zdania. Wskoczyła na wybieg dla modelek i czeka na flesze aparatów. Za to Jerzyk jest zdenerwowany. No bo co mi tu zaglądają w okna? Wieść o smakowitym kubku kukurydzy już się rozeszła wśród muflonów. Ty zobacz! Daj jej skupkę jeszcze raz. No chodź. Surykatki niewzruszenie kopią swoje norki. Jedynie czasami zerkając, czy aby nie trzeba spierniczać. Lisek nie miał dylematów. Od razu dał w długą. Za to z dzikami migiem nawiązaliśmy nić porozumienia. Wywiązała się nawet bardzo ożywiona dyskusja. A na koniec koszatniczki pokazały, że perpetuum mobile jednak istnieje. Tymczasem zrobiło się cieplej, popylamy więc ochoczo na przełęcz. Słoneczko, sosnowy zapach w powietrzu, naładowane rumaki rwą z wiatrem w zawody. Jednym słowem frajda, że aż człowieka rozsadza. Ale nie wszyscy mają tak fajnie. W słońcu i w pyle leśni ludzie ciężko harują. I tak dobrze, że teraz mają koni mechaniczne. Chociaż nieco już przechodzone. Ciągniemy cały czas pod górkę. Do przełęczy jeszcze spory kawałek. W końcu dojeżdżamy. Przełęcza ruskie sedlo. Granica ze Słowacją, chociaż szlabanu już dawno nie ma. I piękne panoramy na bukowskie wyrchy. Z przełęczy tniemy na Solinkę. Szutrowa równa droga. Niby z palcem w nosie. Ale stromo. Średnie nachylenie 8%, ale bywa i 18%. I tak przez niemal 2 kilometry. Mimo wsparcia, lekka zadyszka. Ale jest po prostu cudnie. Po drodze mostek i bobrowa tama. Niestety bobry ubrały czapki niewidki.
Po wyskrabaniu się na szczyt Kiczerki, krótki popas. O, zasłużony odpoczynek. Po tej górze tam. Szuterek nadal pierwsza klasa. Skłania do wygłupów. Ale poszedł. Za Solinką rozdroże. W prawo czy w lewo? W lewo. Zajeżdżamy pod przejazd kolejki. Starym indiańskim sposobem sprawdzam szyny. Nic nie słychać. Ale szyny się błyszczą. Więc jednak coś jeździ. Pojedziemy dalej wzdłuż torów. Chwilowo jest sucho. Ale już po chwili pojawiają się pierwsze kałuże. Początkowo to nawet dało się jechać. No nie powiem, że przez cały czas. Ale Buźka jeszcze uśmiechnięta. Potem było już tylko gorzej. Czy jesteś pewien, że jest to ścieżka rowerowa? No ścieżka rowerowa może niekoniecznie. Udało się. Idę dalej. No faktycznie trasa miała być trudna. Ale nikt nie mówił, że to ma być szkoła przetrwania. Bardzo interesująca ścieżka poznawcza. Twarde błoto i miękkie błoto. Na szczęście po kilometrze błoto się skończyło. Wreszcie wyszliśmy na trawiastą przecinkę. Rowery dostały gustowny błotny makijaż. Ale i tak jesteśmy szczęśliwi jak bączki. Jednak przewielebny czuwał. Po chwili nastąpiła powtórka z rozrywki. Tyle, że dla odmiany, teraz atak podjęły głębokie kałuże. Ale skoro sarenki dają radę, to my nie gorsi. W końcu wyjeżdżamy na stacji Balnica. Tu kończy bieg Bieszczadzka Wąskotorówka. Odpoczynek w kolejowym klimacie. Ale krótki, bo zawiadowca już rozpala grilla na przyjęcie pasażerów. Zrobimy im małą niespodziankę. Czas ruszać. Niemy dalej pośród nieustannych ptasich świergotów. Ale fajowo. Czujesz ten sosnowy zapach? Czuję. Jak w nos wali. Tu chyba musimy skręcić. Po objechaniu szlabanu pomykamy kawałek leśną drogą. Gdzieś tu istniała kiedyś wieś Balnica. Odnajdujemy jedynie krzyż pańszczyźniany. Pod takimi krzyżami chłopi w małej trumience zakopywali księgi dworskie z zapisanymi powinnościami dla panów. Wracamy na Szułtrówkę. Na poboczach liczne krzyże. Niektóre ze starymi nagrobkami. Dojeżdżamy do kowalowej kapliczki. Strome zejście na dół. Skikamy przez mostek. Przed nami XIX-wieczna leśna kapliczka. Ładnie odnowiona. Z ikoną uśmiechniętej Matki Boskiej w asyście ptaszków. A u stóp kapliczki cudowne źródełko. Trzeba naładować akumulatory. I obmyć zapylone oczy. Ostatnia prosta. I zjeżdżamy do Maniowa. Cienie już długie jak kolejki do kardiologa. Trzeba więc ostro cisnąć na pedały. Przy samej szosie za kole rzeczki Osławy. No to chyc. Urwisko i kaskada Kasadra. Oczywiście, na skromną bieszczadzką miarę. Wody w rzeczce mało, więc nic specjalnego. I zwieńczenie dnia. Przełęcz Szczerbanówka. Z panoramą na Połoniny, choć już bez żywych kolorów, bo wieczór tuż.
A no właśnie, wieczór. A zostało jeszcze 7 kilometrów. Więc gazu, ile fabryka daje? A w nagrodę za całokształt, piwko bies i czadowe. Po którym, jak wiadomo, świat nabiera żywego kolorytu. Dzisiaj mamy tylko zmiany lokum i przelot do Dwernika. Droga oczywiście będzie pokręcona jak świński ogonek. Popylamy na Jabłonki i Bystrę. W pięknych okolicznościach bieszczadzkiej przyrody. Skręcamy na Rabę. Przy szosie obelisk pamięci Aleksandra Fredry. Za Baligrodem wjeżdża się jak w czarne gardło. Droga i rzeka to jedno jest i toż samo, a od rzeki z jednej i drugiej strony wznoszą się czarne ściany jodeł i smereków. Stajemy na nowiutkim parkingu. Przed nami czynny kamieniołom. Ścieżka prowadzi zboczem, pośród monumentalnych sosen. Ach, najwyraźniej Błotko bardzo za nami tęskni. Z widokowej platformy, panorama na osadowe skały prehistorycznego morza. A na dole metalowe żuczki maltretują matkę ziemię. Jako, że jesteśmy nieupoważnieni, oglądamy jedynie z daleka, jak większe kamienie zamieniają się w mniejsze, a te w kamienny pył. Niemy dalej. I po chwili stopujemy przed rezerwatem Gołoboże. Najpierw wizyta w starej sztolni, czyli we wnętrzu czarnej dziury. O dziwo grawitacja nas nie rozerwała. Może dzięki tym lichym patykom podpierającym strop. Ale faktycznie, wydostanie się spoza horyzontu zdarzeń takie proste nie jest. Nieco żeśmy się morsali wizytą w czarnej dziurze. Ale czyste łapki przywróci woda ze źródła arabskie. Dalej skik przez Rabiański Potok. I wędrujemy ciemnym lasem. Obserwowani przez wewiura. Zaczynają się schodki, a właściwie to mały tor sprawnościowy, bo kolana trzeba zadzierać niemal do szyi. No i jest Gołoboże. Podobno unikat. Niestety słońce świeci prosto w oczy i fotki niespecjalne. Pewnie jakoś z tego powodu nie możemy też dojrzeć chrobotka kieliszkowego. Za to dostrzegamy drogowskaz do kapliczki. Wąską kładką przekraczamy rzeczkę. I dalej z 15 minut pod górę. Po drodze Gosia spotyka za skrońca. Jak przystało na martwego, niespecjalnie się rusza. Wreszcie jest. Schowana w gęstym lesie, kapliczka Synarewa. Po obejrzeniu wnętrza. Tradycyjna prośba o szlachetne zdrowie. U stóp kapliczki szemrze źródełko, z pewnością cudowne. Obowiązkowo trzeba spróbować. Niemy wielką pętlą na Baligród, a potem na Wokowyje. Wokół pysznią się cudowne bieszczadzkie klimaty. Mostów nie ma, więc przez rzeczki przejeżdża się brodem po betonowych płytach. Wyobrażam sobie, jak to musi wyglądać na wiosnę. Za Wołkowyją skręcamy na Terkę. I już po chwili wita nas pstrągowa kraina kulinarnych rozkoszy. Jak głosi napis, mistrz jest tylko jeden. I bez dwóch zdań, nie ma w tym żadnej przesady. Po napełnieniu brzuchów, przejeżdżamy most na Solince i szorujemy na Dążyce. Za przysłupem skręt na Strzegowiska, podobno najładniejszą bieszczadzką wioskę. No faktycznie, sielskie krajobrazy. Dużo drewnianych domów. I koni.
No ale szału to nie ma. Niemy dalej na kalnicę, z widokami na łyse czubki połonin. Malownicza wielka pętla bieszczacka wije się pośród łagodnych zielonych wzgórz. Razem z dawnym torem kolejki. Kompletnie już zarośniętym. Dojeżdżamy do Wetliny. I odbijamy do Siklawy Ostrowskich. Właściwie powinna nazywać się Siklawka, bo wody tyle co na Saharze. Po łapiących za nogi korzeniach schodzimy nad Wetlinkę. Spokój i cisza. Jedynie delikatny szum rzeki i migoczące światło cienie. Po prostu cudnie. Ale czas jechać dalej. U stóp wyniosłej połoniny caryńskiej. Lądujemy w Ustrzykach. Tu sentyment zagnał nas na kemping Peteteku, gdzie 12 lat temu nocowaliśmy w takich oto domkach. Nic się nie zmieniło. Gnamy dalej na Bereszki i stóp osiane. I znowu te wspomnienia. W tym miejscu Wołosaty wpada do Sanu. Cudowne miejsce. A ja 40 lat temu biwakowałem tu z tatą pod namiotem. Teraz zostało nam parę kilometrów. Zachodzące słońce pięknie oświetla nadrzeczne łąki. Jest nasz dzisiejszy cel. Jeszcze tylko mostek nad Sanem. I zajeżdżamy pod pensjonat caryńskie. No dzisiaj niezła wyrypa. Trasa 60 km. W górę pociągniemy ponad kilometr. A maksymalny podjazd 21%. Niezrażona tym załoga dzi zakłada kaski i wio. Ale przejazd mostkiem przez potok wydaje się jakby ryzykowny. No to objeżdżamy przez brud. Fajne betonowe płyty wspinają się na stoki holicy. Niestety im dalej, tym bardziej stromo. Już z daleka rozpoznajemy znajome kształty minikuwejckich naftowych szybików. Wokół kompletna głusza, więc prądu nie ma. I kiwaka napędza diesel marki puck 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 puck. Mozolnie koło za kołem, kamienistą ścieżką ciągniemy w górę. Wreszcie wyjeżdżamy na Szczecik. Chwila wytchnienia na płaskim. Śmigamy więc szparko. Ale pedałować zaczął szybko. Jesień zaczyna już malować drzewa na kolorowo. Pomykamy dalej szutrówką, raz w dół, a raz w górę. W zatwarnicy skręcamy na krywę. Okazuje się, że poprzednie górki to był pikuś. Zasapani jak konie w niemieckim westernie, wtaczamy się na szczyt. Jeszcze kawałeczek prosto i odbijamy w leśną dróżkę. GPS potwierdza. Dawna wieś Hulskie. Rowery zostawiamy pod bacznym okiem kamery. Ciekawe, gdzie ją zamontowali. Otoczony starutkimi drzewami cmentarz z zaledwie kilkoma nagrobkami. 1894. Ale widać, że ktoś jednak pamięta. Wokół owocowe drzewa. Ale nikt już o nie nie dba i jabłonka pewnie rodzi tylko kwaśne psiary. Obok resztki dzwonnicy. I kamienne ściany cerkwi. Bronione przez barszcz sosnowskiego i zwarte zastępy pokrzyw. Ale my ubrani w obcisłe, mamy styl i pokrzyw się nie boimy. Wskakujemy na rumaki i po chwili docieramy do skrętu na krywę. Fantastyczna polna droga, trochę błota, dziury i głębokie koliny. Jednym słowem, bajecznie. Kolejna wspinaczka zaprowadza na szczyt. Ale góra.
Góra Ryli się nazywa. Jesteśmy w jednym z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach, między Bukowiną a Otrytem. Okej, jadę dalej. Na rozdrożu skręcamy w lewo i ciężko zdobyte metry stracimy długim zjazdem do Doliny Krywca. Ale nagrodą jest absolutnie przepiękne miejsce. Wzgórze Diłok i otoczone wianuszkiem drzew ruiny cerkwi świętej Paraskiewi. Zawierucha historii nie ominęła i tej bojkowskiej wsi. Za każdym razem, kiedy odwiedzam takie magiczne ustronie, czuję się jak Szliman odkrywający Troję. Odludny zakątek, pełen dziewiczej przyrody, malowniczych widoków, spleciony ze smutnym losem jego mieszkańców. Ale czas pożegnać zielone wzgórza, rozległe łąki i popedałować dalej. Tylko jak tu gnać do przodu, gdy słoneczko grzeje, a wokół latają gucie i pszczółki maje. Nogosia, powstać i na koń. Szorujemy na zachód. Aż trafiamy na nieczynny wypał. Apartament smolarzy może niezbyt wyszukany. Ale piec dawał miłe ciepełko. A na ścianach tapeta w różyczki. Za kolejnym zakrętem natrafiamy na drzemiącego potwora. W starym dieslu sześciocylindrowe serducho cyka całkiem żwawo. Most w Studennem. Połowa drogi, więc należy się mała siesta. Ale jeszcze 30 km powrotu, więc ostro na pedały. Gosia postanawia nakręcić filmik, trzymając kierownicę jedną ręką. Daleko nie ujechała. Na szczęście rower cały. Rower się wywrócił. A straty w ludziach? Żyją. Po paru kilometrach, rezerwat Krywe. I piękny widok na Dolinę Sanu. Skrzącego się jak diament, w tym pierścionku, co to go nie podarowałem Gosi. Chciałoby się tu zostać, albo chociaż zawekować ten widok na zimę. Ale tempus fugit, jak mawiali starożytni Rosjanie. Zasuwamy już 8 godzin, gorąco, więc bidony pokazały dęka. Trzeba znaleźć jakiś strumyk. Och! Jaka dobra i zimna. Mam nadzieję, że żołądek nie zacznie mi kumkać. Niemy dalej ospowatym asfaltem. Ale niedaleko, bo jak tu nie zatrzymać się choćby na chwilkę, nad takim pięknym zakolem Sanu. Słońce nisko. Zobacz tak. Spada do wody. Przed Senkowcem ostatnia górka. Z widokiem na pańskie Berdo i Ciążkowiec. I po chwili jesteśmy w Chmielu. Pomszałe nagrobki przy cerkiewnego cmentarza. Z nagrobną płytą, z inskrypcją w dziwnym języku. I ponad stuletnia drewniana cerkiew. Niestety zamknięta solidną kratą. Ale jak zwykle jesteśmy dziećmi szczęścia. Przychodzi wioskowy chłopaczek i otwiera kratę. Surowe wnętrze z prostych desek. Przez okienka kopuły wpadają promienie zachodzącego słońca. Atmosfera sakrum, gęsta niczym kisiel. Kawałeczek dalej wysoka skarpa.
i fajny widok na kaskady Sanu. Zostały ostatnie 3 kilometry. Ale najpierw nagroda za wytrwałość. W towarzystwie miejscowego amatora piwa i młodego Lewandowskiego. Słońce już się na dzisiaj napracowało. My też kończymy piękny dzionek. I finał. Zmęczenie, ale i pełnia szczęścia z niedużym udziałem grzybowej z makaronem. Po wczorajszej wyrypie, dzisiaj luzik. Tylko 33 kilometry. I skromne podjazdy. Wsiadamy w autko i tniemy na Tarnawę. Po drodze plenerowe Muzeum Wypału. Znamy. Ale ciekawy był model Mielerza, prekursora wypałów w retortach. Popylamy do Mucznego. I wchodzimy w bramę Zagrody Żubrów. Krótka historia Bison Bonasus. I wpadamy na widokową platformę. Głównodowodzący oczywiście zajmuje się przeżuwaniem. Reszta familii też wygląda jak na wykładzie z metrologii. Tylko młodzież wykazuje żywsze reakcje. Wracamy do autka. Ale w krzaczorach coś cicho pomrukuje. A to żubrzyca zajmuje się skracaniem trawek o głowę. Przelatujemy przez Muczne. I po chwili dziurawy asfalt doprowadza do Tarnawy. Wszystko na głucho zamknięte, więc nie wypijemy tu drugiej kawki. No dobra, trzeba zrzucić sprzęty. Spakować ulubione batoniki. Omotać sakwy gumą. I można wyskoczyć na autostradę. 2 kilometry pedałowania pod górkę doprowadzają do widokowych tarasów. Rowery spięte i po stromych schodach hajda na górę. Gdzieś tam het widać Tarnicę i Halicz. Ale chwilowo trzeba wierzyć na słowo. Wiesz, jakoś tak dziwnie mi się jechało. Może zdejmę pampersa i założę jednak przód na przód. Idziemy jeszcze wyżej i trafiamy na bardzo dziwny obiekt. W środku pusto, okienka zaklejone gazetami. A gazetę po rosyjsku. Wracamy do bajków i śmigamy dalej. Dobrze jedziesz. Niestety temperaturka dała nurka i trzeba wrzucić kurteczkę. Teraz będzie lepiej. Jedziemy. Pojechał. Żonę zostawił. Ruch na leśnych ścieżkach zrobił się jak na Marszałkowskiej. Dzień dobry. A, jakimś skrócikiem. Tak. Bo tu jest taki dziur, tu jest asfalt, nie? Tak, ja właśnie posiadam. Popylamy raźnie na Bukowiec. Pogoda niepewna niczym słońce w Londynie. Chociaż przez ołowiane chmury czasami zerknie kawałeczek błękitu. Nam też nadarza się okazja spojrzeć na świat z góry. Kto tu się skrabie? Co ty na reję wchodzisz? A to prawie. O, jak tu ładnie. O, stąd przyjechaliśmy. A tam jedziemy. Czekam na ciebie na dole. Dobrze. Kamienna dróżka niemal wytrzęsła z nas wszystkie plomby. I jak, proszę pani? A, pięknie. Pięknie, ale gwincik w ramię nie wytrzymał. Ukręcił się. Zupełnie się ukręcił. W końcu docieramy do Bukowca. Po zakupie bileciku w budce Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Chwila odsapki. I zamiana paru słów z wopistą, który przyjechał na przeszpiegi nowiutkim Kawasaki KLX. Jeszcze pamiątkowa fota naszych bajków, które wcale nie mają agorafobii,
i tylko tak dla kurażu mruczą sobie nie bój się, nie bój się. Popylamy dalej. Zaglądając oczywiście we wszystkie kąty. Oho, nasi tu byli, lubelska perła, ale już pusta. Po 3 kilometrach skręt na Beniową. Kamienisto-trawiasta ścieżka wytrzęsła nam miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Nie da się jechać szybciej niż 8 na godzinę. Docieramy do Beniowej, gdzie spotykamy znajomego Wopistę. Najwyraźniej się teleportował, bo na pewno nas nie wyprzedzał. Przez rozpadającą się bramę wchodzimy na cerkwisko. Przyroda nieubłaganie zabiera resztki kamiennej podmurówki. Zostały żelazne cerkiewne krzyże i podstawa chrzcielnicy w kształcie łodzi. Z wykutą rybą, symbolem pierwszych chrześcijan. Rozległy teren pełen krzyży i starych nagrobków. Tyle zostało po tętniącym dawniej życiem miejscu. Ze smutkiem opuszczamy Beniową, żegnani przez starą lipę, stojącą niegdyś pośrodku wsi. Falując góra-dół, ścieżka prowadzi na północ, przez najdziksze tereny Bieszczad. To Dolina Górnego Sanu, tak zwany Bieszczadzki Worek. Piękne rozległe krajobrazy. I niemal nikt tu nie zagląda. Oprócz dwojga dziwaków. Co to zatrzymują się, żeby odczytać inskrypcję na kamieniu? Sprawdzają, czy jest jeszcze woda w starej studni. Albo zapalają świeczkę przy zagubionym między drzewami krzyżu. Wąską ścieżką tniemy z powrotem do Bukowca. Pod niebem Złowiu. Potem kolejny ostry podjazd. Ale cóż to dla ekobajków. Odbijamy na Sokoliki. I znowu pod górę. No niech ołubią nas te Bieszczady. No ale przynajmniej nie ma błota. A i zęby dzwonią umiarkowanie. Dojeżdżamy niemal pod granicę. Uprzedzam stronę ukraińską, że mam naładowany aparat i nie zawaham się go użyć. Wycelowałem i nacisnąłem spust. Trafiło w piękną kopułę cerkwi świętego męczennika Dmitra. Szkoda, że niedostępna. Suniemy wzdłuż granicznego sanu. To na razie taki szerszy strumień. I można by przeskoczyć, gdyby nie ryzyko serii skałacha, od tych tam, niebiesko-żółtych. Zatem nie rozpętujemy kolejnej wojny, tylko wskakujemy na siodełka i gnamy dalej. Stopik na małym parkingu. Rezerwat torfowisko wysokie. Rozciągnięte drewniane kładki chronią roślinki przed deptaczami. A brązowo-zielony dywan ciągnie się po horyzont. Ja co prawda dobrze odróżniam tylko ziemniaki od marchewki, ale szukam tej rosiczki, co to zjada muszki na śniadanie. Niestety, trafia mi się tylko puszysty mech. Borówki. Albo takie różowe cuda. Chociaż jest też takie fajne coś, niczym fraktale Fibonacciego. Każda roślina jest inna. No, a niektóre są całkiem fajne. Tak, trochę watowe. Faktycznie wygląda na to, że mamy tu centralę zaopatrzenia szpitali w watę. Burczy nam już w brzuchach. Czas więc na batonik i popitkę. Ha, ha, Gosia zachomikowała. Pedałujemy ostro, ciągle wzdłuż sanu. Tymczasem zrobiło się strasznie zimno i trzeba na siebie coś wrzucić. No proszę, kawałek nylonu z Dekatlonu, a ileż szczęścia na buźce. W oddali dostrzegamy pasące się koniki. I tablicę, stanica konia Huculskiego. No to zajeżdżamy. Miły pan ciekawie opowiada o bieszczadzkich koniach. Czyżby pomysł na kolejne wakacje?
No to cześć Siwa. Do przyszłego roku. Mijamy bramę upadłego iglopolu, bieszczadzkiego snu o potędze. I po chwili jesteśmy przy autku. I już o szarówce docieramy do dwernika. A dzień kończymy fuczką z sosem grzybowym. Prognoza na dzisiaj wygląda tak. Nierowerowa. Pakujemy więc traperki, kurtki i w drogę. Pojedziemy na koniec Doliny Sanu. Ale najpierw krótki skik do Smolnika. XVIII-wieczna wpisana na listę UNESCO, przepiękna drewniana cerkiew Archanioła Michała. Michał przezornie schronił się pod daszkiem, bo deszcz leje niemiłosiernie. Na szczęście jest szeroki okap i można zerknąć do środka. Jedyna zachowana w Bieszczadach bojkowska cerkiew wygląda skromnie. Ale pod powałą pysznią się słynne świeczniki. Najwyraźniej Archanioł Michał nas lubi, bo postawił zielony namiocik i możemy się przebrać. Proszę, nawet jest krzesełko. Co prawda nie usiądę na nim, bo jest całe mokre. Jedziemy do lutowisk. Michałowa łaska chyba jedzie z nami, bo przestało padać. Zajeżdżamy na Kirkut. Na trawiastym zboczu, z wysokich traw wystają kamienne macewy. Jest ich tu chyba z 1000. Cmentarz jest zaniedbany, wiele nagrobków poprzewracanych. Wiatr i deszcz bezpowrotnie zacierają ślady historii. Ale i tak zachwycają piękne ornamenty. Nie znam żydowskiej symboliki, ale zdaje się, że lwy i jelenie to nagrobki męskie, a ptaki kobiece. Po kamykach na macewach, widać, że ktoś jednak odwiedza ten cmentarz. Opuszczamy to przygnębiające, ale jednocześnie piękne miejsce. Kawałeczek dalej kolejny ślad po dawnej ludności lutowisk. Drewniana szkoła żydowska. W ruinie, ale coś się tu dzieje. Za lutowiskami wielkie hotelisko, na wzór staropolskiej stanicy kresowej. Nie dostaliśmy bełtem z kuszy, więc turlamy się w stronę Polańczyka. Wokół łagodne wzgórza i bieszczadzkie klimaty. Pomimo mgły gęstej niczym smok nad Krakowem, udaje się znaleźć dróżkę do jaskini w Rosolinie. Ale pojawia się dylemat. Albo przejedziemy, albo czekamy 2 godziny, aż nas jakiś traktor wyciągnie. Trudno, jaskinia pozostanie nieodkryta. Przejeżdżamy mostem nad gładkim niczym lustrosanem. Jeszcze kawałek wleczymy się kałużystą dróżką. I wreszcie jest studenne. Auto zostawiamy na poboczu. I radośnie naprzód. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Słoneczną aleją imienia Rudbeki Liśniącej dreptamy niespiesznie. W atmosferze błotnistych mlaśnięć i cmoknięć. Dochodzimy do zakola Sanu. Ścieżka teraz prowadzi samym brzegiem. Pozdrawiamy czarne bociany cichym pstryknięciem aparatu. Dreptamy już ponad 2 kilometry, a końca ścieżki nie widać. Dochodzimy do starego sadu. Nagle tętno skacze do góry. Intensywny aromat niedźwiedziej kupy każe się zastanowić, czy iść dalej. Ale skubany nażarł się pewnie tych jabłek, więc chyba z deseru zrezygnuje. No to idziemy. Po drodze bliskie spotkania z Błotkiem. No, ale się dziecko ubabrało. Ostatni strumyczek. I wychodzimy w Dolinie Tworynego. Kolejna nieistniejąca bieszczadzka wieś. Wędrujemy dworską aleją. Wszystko opuszczone, zarośnięty krzaczorami.
Zostały tylko ruiny kamiennych zabudowań. Jakież to smutne. A dolina wygląda przepięknie, pomimo pogody pod psem. Nie chcemy wracać żółtą dżunglą i idziemy w kierunku stokówki. Po drodze dziwna zagroda. Wygląda jak zaplecze do rodeo. Ale to chyba wybieg dla żubrów. Tyle, że mieszkańców brak. Idziemy dalej polną drogą, ale niezbyt szybko, bo Gosia ani chybi ma etat w Ministerstwie Dziwnych Kroków. Na stokówce jest lekko z górki i pędzimy niczym błyskawica. Aż tu nagle drogę zagradza czarno-żółty potwór, ale najwyraźniej na ścisłej diecie. I po zrobieniu 10-kilometrowej pętelki, witamy się za autkiem. Czas wracać do domu. Przed nami ponad 900 kilometrów. Bieszczady płaczą za nami. I my również. Na pocieszenie jedziemy do bieszczadzkiej kozy. Parkujemy przed drewnianym domkiem. A w środku same specjały. Wszystko w 100% z koziego mleka. Można popróbować. Wychodzimy z pełną siatką. Pod ciężką czapą z chmur pomykamy do brzegów dolnych. Tu skręt na Łodynę i przejazd przez roponośne tereny. Dalej był Dźwiniacz, z dawną granicą między PRL-em a Sowietami. Przez ubogie bieszczadzkie wioski, dziurawą drogą suniemy na zachód, w ramach testu wytrzymałości naszego Outlandera. Docieramy do Uherców. Obowiązkowa wizyta w browarze Ursa Major. Gatunków piwa jest chyba ze 30. Wychodzimy z gustownym sześciopaczkiem. Szybko przelatujemy przez Lesko i Krosno do autostrady. I to w zasadzie jest koniec pięknej bieszczadzkiej wycieczki. Przed północą jesteśmy w domu. Czas na podsumowanie. Najpierw zacznę od tego, że zakup rowerów elektrycznych to były moje najlepiej wydane w życiu pieniądze. Całkiem konkretne wsparcie pozwala cieszyć się czystą frajdą z jazdy rowerem, nawet w trudnym terenie. Bez zdrgających ze zmęczenia łydek i ocierania potu z czoła. Bo jak śpiewa Lech Janerka, rower jest wielce okej. Rowerowy wyjazd w Bieszczady okazał się fantastyczną sprawą. Nie było zbyt dużo rozległych i pięknych panoram. Bo dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego rowerzystów nie lubi. I zakaz jazdy w parku obowiązuje praktycznie wszędzie. Niemniej jazda stokówkami, czyli leśnymi drogami wykorzystywanymi do prac leśnych daje mnóstwo radości. W dodatku jak ktoś niekoniecznie musi mieć wokół siebie minimum połowy listy kontaktowej z komórki, to będzie zachwycony. Na trasach spotkaliśmy tylko parę osób w traperkach. A sióstr i braci na dwóch kółkach było raptem 5 sztuk. Chociaż Bieszczady to nie są jakieś ekstremalne góry, jazda po nich rowerem jest wymagająca. Długie podjazdy, nawet do 20% nachylenia, to już wymusza sporo pary w nogach. No chyba, że ma się ekobajki, a nasze spisały się na medal. Oczywiście trasy, które przejechaliśmy, bez problemu wykręci 20-latek. Ale jak się ma latek razy 3, jest już nieco trudniej. Nie jestem jakimś wielkim fanem historii, chociaż zawsze wolę odwiedzić ruiny pałacu niż sam pałac. Ale kolej losu tej pięknej bieszczadzkiej ziemi, tak naznaczonej tragediami jej mieszkańców, zostawiają niezatarty ślad w pamięci. Zatem zachęcam gorąco do wskoczenia na siodełko i zobaczenia Bieszczad z zupełnie innej niż zazwyczaj perspektywy.